Okej, okay, moi drodzy. W 2020 pewnie myśleliście sobie: "Nie mogę się doczekać sequela do platformy". No i mamy 2024 i proszę bardzo. Netflix przewidział tę sytuację, więc cóż, pogadajmy o kolejnym sequelu. Platforma Dwa. To drugi film w reżyserii Galdera, Gatselu Uruti, który opowiada nam losy nowych bohaterów, którzy są uwięzieni w dziwacznej konstrukcji z tytułową platformą, która zjeżdża z jedzeniem i jak zaczynacie na górze, to macie prawo teoretycznie zjeść wszystko, jak jesteście na dole, jesteście skazani na łaskę tych z góry, ale... Tworzy się jakiś system wewnętrznego prawa i o tym jest ten sequel. I powiem wam szczerze, że oczywiście film, film, film jest średni. Film jest po prostu dla mnie taki, no coś tam działa, coś tam nie działa. Totalnie mo można by to zrobić lepiej, można by zrobić gorzej. Natomiast jedno jest pewne, jest to jeden z tych filmów. Tak samo jak jedynka, gdzie mamy te takie cubowe, powiedzmy, rozkminy. ludzie zamknięci w jakiejś dziwnej jakiejś konstrukcji. Gdzie oczywiście jest horrorowo, gdzie bywa dramatycznie, gdzie mamy bardzo mocne social commentary dotyczące. W zasadzie czego chcecie, mamy tutaj jawną i taką <noise> taką dosyć oczywistą symbolikę, jeśli chodzi o kapitalizm, jeśli chodzi o religię, jeśli chodzi o to, wiesz, jakiś kult jednostki, o podporządkowywanie się zasadom i budowanie jakichś społecznych e, konstruktów, powiedzmy tak. E, oddolnie. Paradoksalnie może od górnie, bo siły od góry decydują troszeczkę. Znaczy, teoretycznie prawo jest równe, ale wiadomo, że ci na górze mają więcej do powiedzenia, ponieważ mają większe możliwości. E, no i właśnie, Sequel przede wszystkim z plusów rozwija troszeczkę koncept, którego w, praktycznie w jedynce nie pamiętam, żeby był. Nie robiłem rewatcha, więc tak mam trochę z pamięci ale tutaj od razu zaczynamy tym, że jest jakieś prawo, że jest jakiś ich jakiś mesjasz i tam, jak nie będziecie przestrzegać prawa, to w następnym tam dniu do was zejdą ci z góry, żeby wam dolić, bo nie przestrzegaliście prawa, a prawa trzeba przestrzegać. Są jakieś nowe zasady, które zostały w cudzysłowie oddolnie stworzone przez ludzi, którzy są w, tej, w tym konstrukcie, cokolwiek to jest. Oczywiście jest tam jakiś element, że to nawet... Bywa ciekawe. Tak samo jak samo to social commentary. Jakby się ludzie zachowali, że jestem wyżej, to sobie mogę pozwolić, co z tymi niżej, bo trochę są na mojej łasce. Z drugiej strony, czy będę się pod, pod, podporządkować właśnie prawu. Z trzeciej strony, czy to prawo ma sens, a jeśli ma sens, to trzeba, czy trzeba je przestrzegać w 100%. I no, wiadomo, mnóstwo aspektów, które gdzieś tam w trakcie filmu Coś ciekawego się dzieje. Samo to takie sci-fi, horror, e, social commentary, ten aspekt. No i ma w sobie coś ciekawego bez wątpienia, no nie? Takich filmów jest niedużo, takich pomysłów, więc staram się docenić po prostu każdy, wszystko co w tym dobre, tak? Wszystko co daje mi jakąś rozkminę, czy nawet jakąś zabawę takim e, horrorem, wiecie, ludzie wśród ludzi i co zrobią, no nie? No niestety oczywiście ten film cierpi, podobnie jak Jedynka, ale chyba nawet jeszcze bardziej na to, że nie za bardzo, znaczy tak, te, wszystkie te metafory, czy religijne, czy, czy a propos e, społeczeństwa i gospodarki, no są dosyć oczywiste, plus film gdzieś w drugiej połowie, zamiast powiedzmy filozoficznie podejść do tematu i coś nam dać, nie wiem, jakąś głębię związaną z bohaterami, jakiś jasny cel, skąd oni tam się wzięli, jak mogą stamtąd wyjść, czemu tam są, jakiś, e, tak, żeby tę mitologię tego miejsca jednak ukierunkować w stronę, że ja mogę się zastanawiać, okej, okay, ale czy właśnie jak nasza bohaterka, którą śledzimy, jak nas tego Wyjdzie, czy może z tego wyjść, a film się przeradza jednak w trochę takie kinoeksploatacji e, bardzo krwawe, bardzo brutalne, momentami, gdzie e, niby mamy te filozoficzne rozkminy, a jednak ogląda się jak kolejną, powiedzmy, piłę, nie? gdzie oni po prostu się siekają na, kawał na kawałki. Cały ten aspekt jedzenia oczywiście jest obrzydliwy, no bo wiecie, każdy może robić z tym stołem co chce i nawet jak wszyscy przestrzegają prawa, to to wygląda tak nieciekawie, ale jak tylko jakikolwiek chaos zaczyna się w tej historii pojawiać i bohaterowie zaczynają są walczyć. Walczyć właśnie muszą zejść niżej, komuś spuścić w pierdziel. No natychmiast to już w ogóle tam to jedzenie wychodzi oknem, że tak powiem. W sensie flaki na ekranie, krew wszędzie, zwłoki i, i, i to jedzenie rozbryzgane wszędzie. Jest takie obrzydliwe. <gry> jest dodatkowo jeszcze w tym filmie taki problem, który się nazywa trzeci akt i jego zakończenie. Słuchajcie, nie spoileruję, ale ja nawet nie wiem, czy bym był w stanie zaspoilerować. To jest film, który kończy się w sposób... Dosyć artystyczny, taki, musimy sobie dużo mywać co jest metaforą, co jest naprawdę, czy tam ktoś przypadkiem nie umarł i to wszystko jest w świecie, jak w loście, jakaś wizja śmierci czyścia czy czegoś. Eee, ja nawet nie wiem. To jest jeden z tych filmów, w którym realnie, tak jak normalnie tego nie robię, włączyłem Ending Explained, a, znaczy, włączyłem, no, przeczytałem jakiś artykuł. Przeczytałem artykuł jakiegoś chłopaca, tam się produkowało co tu niby chodziło na koniec i tak doczytałem do końca i mówię, aha, czyli ty też nie wiesz. <laughs> w sensie, że wiecie, ten film jest trochę taki chaotycznie nie do końca wyjaśniony, ale to nie jest no, moim zdaniem takie fajne niedopowiedzenie. Ten film po prostu widać... Trochę na zasadzie jakiegoś losa, czy czegoś takiego, że mieli fajny pomysł na tajemnicę i takie, o tu, co tu będzie, o, 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 jakiś ciekawy aspekt. Potem trzeba to jakoś wszystko wyjaśnić, jakoś domknąć, jakoś dać jakąś klamrę, która spoi cały film, i tak nie za bardzo wiedzą jak. Nie za bardzo wiecie. Sami twórcy nie za bardzo wiedzą, co to za miejsce i czemu oni tam są, więc dają trochę takie. Uff, takie super otwarte, musisz sobie dopowiedzieć, no nie? Nie jestem fanem, no nie, nie, nie było to moim zdaniem zbyt dobrze zrobione. I każdy moment w tym filmie, którym odchodzimy od realizmu, bo. Jak mamy social commentary, ja jednak lubię rozkminiać, co by ludzie zrobili i jak ludzie zachowują się dosyć realistycznie, ja trochę wierzę w ich bohatera, to jest prawdziwy człowiek w tej sytuacji, co by zrobił, jak by się zachował względem innych ludzi i tak dalej, wtedy to jest dla mnie ciekawe, jak rozkwina. Gdy, gdy panuje chaos i wszyscy robią jakieś absurdalne rzeczy i to się przemienia w takie, wiecie, ludzką stonogę prawie. Ech, trochę mnie to gubi, taka brutalność dla brutalności, kino eksploatacji aż tak mnie nie bawi, a ta sytuacja, bo to jest też problem wiążący się z tym, co powiedziałem wcześniej, że ja bym chciał na przykład wiedzieć, czemu oni tam są, czy wyjdą, jak wyjdą, czy, bo może na przykład gdyby mieli, gdyby mieli jasny cel, odsiaduję tutaj wyrok więzienny, zostały mi trzy miesiące, czy teraz przez trzy miesiące będę się podporządkowywać tym zasadom, żeby przetrwać, bo wiem, że wyjdę, Wtedy bym miał jakieś takie, wiecie, że okej, okay, kibicuję temu bohaterowi, rozumiem dylematy, czy wziąć udział w rewolcie, wiecie, w jakimś tam tutaj buncie, czy może właśnie wytrzymać, bo został mi tylko miesiąc. Nie ma tego aspektu, to jest niewyjaśnione, to jest takie na zasadzie, że nie wiadomo, czy w ogóle wyjdą, czy nie wyjdą, pewnie nie wyjdą. I ja sobie cały czas myślę, okej, okay, no czyli wszystko, co się dzieje, to jest po prostu tragedia, to jest taki tragizm na tragizmie, no bo wszyscy mają nie po prostu. no Jakby najlepiej, oczywiście, mają ci na samej górze, ale randomowo za miesiąc możecie być w innym, może być na samym Dole, więc to jest takie, wiecie, nie? Fintesencją tego takiego niedopowiedzenia i o co tu chodzi, są sekwencje przebitki na jakieś dzieci, które zjeżdżają z jeżdżalnią. O co tu chodzi, już po obejrzeniu filmu? Nie wiem, możecie. Znaczy, nie wiem. Czytałem ending X-Play, miałem swoją rozkminę, ale chodzi mi o takie realne, czy to ma wyjaśnienie? No, tylko metaforycznie możecie sobie tłumaczyć, co, co, tam, co tam się działo. E, wiem, że teraz, ktoś się znajdzie w komentarzach, to na 100% wie i wyjaśni wyjaśniają, że znaczy piszcie swoje interpretacje, bo chętnie przeczytam, nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że sami twórcy tak mają, wiecie, w zasadzie to miała być metafora czegoś i to, co bohaterka robi na koniec jest metaforą czegoś. Tak, Okej, okay, no mało ciekawe, nie? E, sama obrzydliwość, jakieś sceny walki i tak dalej, no trochę wyrosłem, trochę mnie, trochę mnie to nie interesuje. Bardziej mnie te interakcje e, interesowały. Ten system na początku przedstawiony, że ci ludzie rzeczywiście sobie narzucili jakieś prawo. Jest jakaś forma współpracy, którą ciężko jest kontrolować. nie Tak jak w, w państwie macie policję i musicie przestrzegać prawa, bo macie system sądowniczy i, i po prostu narzędzie siły, zwane policją, e, które was zmusi do przestrzegania prawa w ten czy inny sposób. No tak, tutaj oni muszą sami to robić, ale też muszą sami robić, schodząc potem. jakby Jak już zejdą, to nie mają jak wejść, więc wszystko jest takie. W sensie widać, że ci scenarzyści ulepili co mogli z tego konceptu, no bo ten koncept ma po prostu ograniczenia, no nie? Gdyby bohaterowie na przykład codziennie mieli jaką drabinkę na górę, że mogą wrócić do siebie, no to trochę inaczej. Możemy zejść na sam dół, rozdać jedzenie i wejść potem na swoje piętro, ale to jak już zejdą, żeby na przykład spacyfikować kogoś niżej to muszą tam zostać, tak? Bo nie mają jak wejść, nie? Z drugiej strony, jak pozabijają ludzi, to w przyszłym miesiącu są nowi, więc jest taka trochę syzyfowa praca. Jest trochę, ten film się ogląda, wiecie, jak tego, kto to był? Prometeusz, co mu tam wydziobywało wątrobę, czy coś. I ona mu odrastała i dalej mu wydobywało. No trochę tak się to ogląda. Takiego szpaki w czasie zamyśle... No biedny ten Prometeusz, już mi się nie chce tego oglądać, no nie? Trochę to powtarzalne, nie? Także gdyby nawet były te okropieństwa i takie oczywiste, ciężko podane, niesubtelne, wiecie, kapitalizm, Zbawiciel Jezus, jakiś tam tutaj kult jednej osoby, jakieś tam prawo i tak dalej, by nawet to wszystko było średnie, ale finał był jakimś ciekawie dopiętym, nasza bohaterka coś ciekawszego zrobiła mniej metaforycznie, to bym powiedział, okej, okay, no, no, okay, było nieźle, było spoko, fajnie, że obejrzałem. A tak mam troszeczkę mieszane uczucia, gdzie najbardziej podoba mi się w tym y, filmie, tak samo jak w jedynce, sam koncept jest to dosyć ciekawe, sci-fi, horror, nie? No wiecie, sam koncept jest po prostu ciekawy, no nie? Fajnie, gdyby więcej takich produkcji powstawało, takich cube'owych. Cube, jeśli dobrze pamiętam, parę lat temu oglądałem, robimy rewatch, też nie jest najwybitniejszym filmem, ale sam koncept jest ciekawy, nie? Mało mamy tego typu filmów, gdzie jest coś takiego dziwnego, innego, i jakieś zasady i ludzie, którzy muszą przetrwać i, i oczywiście elementy horroru, że giną brutalnie. E, jakby jestem za tym, żeby takie filmy powstawały, natomiast ta Platforma 2, czy coś mi dała? Względem, czy po obejrzeniu tego filmu myślę sobie ale zajebiście rozwinęli lore i tak dalej? Nie. Także finalnie jest moim zdaniem średnio i bazuje, jakby cała moc tego jest, yy, po prostu wynika z samego konceptu, który jest dosyć jakoś tam ciekawy i oryginalny. Platforma dawała, dostanie do piąteczkę, czy polecam, no jeśli wam się podobała jedynka, to bez wątpienia polecam, ale czy to będzie najlepszy film tego roku, wątpię. Przynajmniej nie dla mnie, oceny ma też raczej średnio z tego co widziałem, także to nie jest jakaś kontrowersyjna opinia, że wyszło średnio. No ale hej, mówię, ja się staram doceniać, jest, jest jakiś sci-fi, jest jakiś social e, experiment movie... Eee, ja, ja przytulę, ja wezmę, czemu nie? Czekam na wasze opinie, moi drodzy, jak wam się podobało, zadziałało, nie zadziałało. E, jeśli macie jakąś interpretację końcówki i o co tu chyba chodzi. Jeśli to jest, to jest prequel, a może sequel, a jednak chyba prequel, piszcie śmiało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.